To już 33 lata od czasu, gdy w Lubinie doszło do zbrodni. 31 sierpnia 1982 roku podczas pokojowej manifestacji w obronie Solidarności funkcjonariusze ZOMO zamordowali trzech Lubinian: Michała Adamowicza, Mieczysława Poźniaka, Andrzeja Trajkowskiego. 16 osób zostało rannych. Wydarzenia te na kartach historii zapisały się jako zbrodnia lubińska. Tak jak każdego roku, tak i teraz w mieście odbędą się uroczystości. Pozwolę sobie w imieniu własnym, jak i również współorganizatorów koncertu poświęconego zbrodni lubińskiej, czyli prezydenta miasta Lubina, burmistrza Ścinawy, wójta gminy wiejskiej Lubin, zaprosić wszystkich mieszkańców całego powiatu lubińskiego na koncert. Koncert właśnie dedykowany zbrodni lubińskiej, który odbędzie się w kościele Maksymiliana Kolbe na przyległość o godzinie 17 w dniu 30 sierpnia. Od kilku lat w obchody zbrodni lubińskiej angażują się także kibice Zagłębia Lubin. Chcemy zebrać się o godzinie 18 w pobliżu Gwarka przy kamieniach upamiętniających zbrodnie. Chcemy się zebrać i przejść później później podkładkę, z podkładki przejść na pomnik Solidarności. Klub Zagłębie Lubin pójdzie z nami, będą z nami piłkarze. Dostałem sygnały, że starostwo też się szykuje do tego, żeby przyjść, także myślę, że będzie to fajna, mała, kameralna impreza. Podczas obchodów rocznicy odbędzie się również koncert z udziałem znakomitości ze świata filmu oraz występy chórów z Wrocławia, a także wystawa na Wzgórzu Zamkowym. Tradycyjnie, jak od kilku lat, zapraszam Państwa na letnie koncerty w Altanie. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18 zaczynamy koncert plenerowy. 30 sierpnia opera Moja Miłość. Znane arie operowe i operetkowe usłyszymy w wykonaniu Beaty Dunin-Wąsowicz, Tomasza Kaczmarka, Jarosława Bodakowskiego i Sławomira Urmańskiego. Zapraszamy 30 sierpnia o godzinie 18.